pierwszych 3 latach życia dziecka mózg rozwija się bardzo intensywnie. I tak naprawdę to, co dziecko wchłonie, to w jaki sposób pozna świat za pomocą zmysłów właśnie w tym pierwszym okresie życia, będzie mu gwarantowało to, w jaki sposób będzie otwarty do świata w przyszłości. Jest to taki okres, w którym jeszcze nie inwestujemy, jeszcze nie posyłamy dziecka na różnego rodzaju kursy. Natomiast to, co może dać dziecku rodzic, opiekun, w trakcie zwykłej pielęgnacji, ogromnie oddziaływują właśnie na mózg tego małego człowieka. Chcemy pokazać, że każdy jest ekspertem, że każdy rodzic wie wystarczająco dużo, żeby stymulować zmysły dziecka we właściwy sposób. Że nie potrzeba być wykształconym fizjoterapeutą, psychologiem czy lekarzem. Że każdy z nas jest wystarczająco kompetentny i może dać dziecku naprawdę wyjątkowe rzeczy właśnie w takich zwykłych, codziennych czynnościach jak kąpiel, jak przewijanie.